Siemaneczko, jestem Lucek, zapraszam Was na kolejny odcinek. Dzisiaj opowiem Wam o moich wrażeniach z komputera, który sobie wymieniłem. Przetestujemy go w kilku różnych grach. Pamiętajcie, żeby zostawić łapę w górę oraz suba i zapraszam do oglądania. Mój stary komputer, dzielnie obsługujący gry od 2015 roku, doskonale się spisywał i nigdy nie miałem z nim problemu. Nie każdy jednak pamięta, że nie był to sprzęt, który sam dobrałem. W utworzeniu zestawu pomógł mi wtedy biegły w sprzętach youtuber Blackwhite. Na jego kanale możecie znaleźć testy przeróżnych sprzętów, kart graficznych oraz procesorów. Był to pierwszy komputer, którego budowę postanowiłem zlecić komuś innemu niż sobie. Mimo, że wiem mniej więcej, jakie podzespoły są dobre, to przez lata użytkowania, różne awarie i wymiany płyt głównych nauczyły mnie, że warto dopłacać za dobrze skonfigurowany komputer. Sklep X.com, który jest partnerem tego odcinka, posiada w swojej ofercie zestawy w różnych konfiguracjach i cenach. Wybierając sprzęty marki Gamer, możecie liczyć na doskonałe dopasowanie podzespołów, ale też wsparcie pozakupowe i oczywiście gwarancje. Ale tak, wygląda na to, że sklep X.com wysłał mi jeden ze swoich lepszych zestawów do testów. I tak właśnie wyglądają niespełnione marzenia waszej kobity za cenę odrobinę lepszej grafiki w naszych grach, czyli Gamer Elite. Tutaj mamy dodatkowe kabelki. O, tu mamy nawet instrukcję, zobaczcie. Są anteny do Wi-Fi, okej, to będzie trzeba rozpakować. Strasznie mi się to podoba, że jest wbudowany adapter Wi-Fi i mamy też wbudowany adapter Bluetooth, co dzisiaj jest zupełnym standardem na płytach. A kiedyś mi tego bardzo brakowało, bo nie ma jak podłączyć przykład mojego kochanego padziczka bezpośrednio do komputera, tylko trzeba kupować jakieś takie tanie adapterki do tego, żeby podłączyć, nie? Dobra, jedną ręką tego nie rozpakuję, to jest kurde duże. Czekałem na ten unboxing jakiś czas, dlatego że chciałem odpakować to razem z Wami. Oh shit. Tylko nie to. No to otwieramy. Zobaczmy, co jest w środku. O, wygląda, że to jest dół, ale zobaczcie. Tutaj jest taka dłuższa część. To wygląda na to, że on będzie po prostu wysoki, ten komputer. I z tego, co widzę, jest szeroki. O, jest nawet chyba specyfikacja. Tak. i9-12900K, 64 GB, 2 TB, RTX 3080 Ti, Windows 11. Pierwszy raz to otwieram, serio. Nawet nie wiem jak. I teraz możemy go postawić. Tylko delikatnie. O, on ciężki. Ja go wnosiłem chyba z 2 tygodnie temu tutaj do mnie. I zapomniałem, jaki on jest ciężki. Gotowi? Ja też jestem gotowy. I proszę bardzo. Dobra, chodźcie sobie ze mną. Zobaczcie, tak to wygląda. Mamy jakąś ogromną kartę graficzną. Jest odtąd dotąd. Wielka. Chłodzenie wodne. All in one na górze tutaj. Pierwszy raz, to jest mój pierwszy komputer w ogóle z chłodzeniem wodnym, także kompletnie nie wiem, czego się spodziewać. Zobaczymy. Z tego co wiem, to te drzwiczki... O kurde, kopnął mnie prąd! Te drzwiczki są otwierane na zawiasach, także będzie można to jakoś chyba... O, na magnesie są, ty! Sztos! Okej. Będzie można szybko coś wymienić. Zobacz. I to się nazywa unboxing. Ja nie muszę tu już nic składać. Wszystko jest... W ogóle to jest bardzo fajne, bo zabezpiecza nam od razu kartę, żeby nam się nie ruszała. Wszystko oczywiście ręcznie składane. Mamy pamięci RAM. Tutaj dodatkowy slot PCI Express 4.0. Jeszcze jeden slot jest, widzę, zakryty. Dysk twardy, czyli raczej SSD. I właściwie tyle, cały komputer. Tu mamy jeszcze oczywiście coolery. No i chyba trzeba będzie to wszystko podłączyć, co? I uwaga. Ale wieje, ty ramy się świecą. O kurde, monitora nie mam jeszcze podłączonego, jeszcze nie mam podłączonego do stanowiska, żadnego tutaj nie mam. Ale podłączymy sobie, ziom, zobacz na to. LEDy sobie możemy chyba w każdej chwili wyłączyć. To jest taki... A nie, tu się przełącza kolory, okej. Głupio będzie ten komputer trzymać gdzieś tam pod biurkiem, nie? Fajnie by było gdzieś się na dużym biurku postawić, gdzieś obok. A nie, żeby był tak schowany. Kurde.
Mega mi się podoba, że ta obudowa jest taka wielka, szeroka. Mamy tutaj takie porty, jest sporo USB, mamy miejsce na anteny, jest oczywiście audio analogowe, no i karta graficzna. Spoko, bo będę mógł sobie chyba dużo dysków podłączyć. Tak to wygląda z tej strony. Tutaj jakiś kontroler, co to jest? Od sterowania LEDami tak to wygląda. Tu mamy jeszcze miejsca na dyski, widzę dwa, to jest chyba do SSD. I tu mamy jeszcze miejsca na HDD-ki na dole, zobaczcie. Ja mam jeszcze jeden dysk HDD, mi się ostał na jakieś tam wolniejsze dane, jakieś tam mody do Assetto Corsa i tak dalej. To dużo zajmuje, także to mam na HDD-kach. Resztę takich szybszych danych mam na SSD. Oczywiście nie ma tutaj napędu CD ani DVD, come on, jest 22 rok, także to jest niepotrzebne w tych czasach. W zestawie mamy taką jeszcze antenę do Wi-Fi. Zobaczcie sobie na to. Dup. Tak, jest to magnetyczne, także jak sobie ją tu postawimy, to z tyłu możemy sobie spokojnie te kabelki przyczepić i nam to nie będzie spadać. Mega fajne, możemy też chyba gdzieś tutaj z boku to przyczepić. Ta antena oczywiście się składa, możemy sobie ustawić tak czy tak. To jeszcze parę rzeczy jest w tej torbie, ale z tego co widzę to nic istotnego. Tutaj jakieś trytytki, tutaj jakieś dodatkowe zaślepki, pewnie generalnie rzeczy, które przyszły razem z płytą główną. Poza oświetleniem, które możecie wyłączyć, żadnych większych fajerwerków nie ma. Od karta graficzna, pamięć RAM, procesor, dysk SSD M2 i zasilacz. Wszystkie przewody są pochowane, a postawiony na biurku komputer nie będzie wam szpecił kompozycji. Pozostało mi jeszcze przełożyć moje dyski twarde, skonfigurować system pod siebie i jazda. Pokażę wam coś, zobaczcie. Tutaj mamy dysk SSD M2. Ze starego komputera, na którym jest zainstalowany Windows, i dwie obawy. Pierwsza, jak wcisnę to tam. No a druga obawa jest taka, że na tym dysku jest system, więc nie wiem, który system się zbutuje. Czy z tego dysku, czy z tego. Wolałbym oczywiście, żeby się zbutował z tego, bo jest czysty. Chciałbym nowy komputer zacząć od czystości. No i to jest jedyny dysk, jaki będę instalował do tego komputera, bo mam jeszcze dwa dodatkowe 120 GB, ale 120 GB to jest żart i użyję tych 120 GB jako po prostu dyski przenośne, wiecie. Kupię sobie takie obudowy pod USB 3.0, będę sobie podłączał, jak będę miał jakieś tam dane do zgrania, będę miał dwa przenośne 120 GB dyski. Nice. Zobaczcie, udało mi się go wsadzić bez rozkręcania karty graficznej. Od sprzętu tej klasy oczekuje się już wydajności na poziomie 4K 60 fps i jestem pewny, że w większości gier ten komputer sobie poradzi. Jednak dla mnie rozdzielczość 1440p jest wystarczająca, mając do tego spory zapas mocy. Widziałem już Forza Horizon 5 na maksymalnych ustawieniach graficznych grając na laptopie. Od tamtej pory ulepszone zostało wygładzenie krawędzi, no i gram na wyższej rozdzielczości, więc tym bardziej każdy detal jest lepiej widoczny. Najbardziej podoba mi się cisza, podczas gdy odpalam bardziej wymagające gry. Dzięki chłodzeniu cieczą procesora, wentylatory nie wchodzą na ogromne obroty, gdy dużo dzieje się na ekranie. Komputer generalnie jest słyszalny, ale nie jest to taki wysoki ton dźwięku jak w przypadku laptopa, dzięki czemu mniej przeszkadza. No i tak komputer pracuje sobie, jak już jest włączony, bez podłączenia czegokolwiek do niego.
taki test głośności sobie zrobimy, że puszczę jeden z moich filmów i będę dawał głośność na tym moim wideo od najniższej do najwyższej. Pomiotam chyba jakąś przeszkodę, ale jak ma przeszkodę, no to nie powinien wjeżdżać na mnie. Tu jest chyba wyjazd z tej bazy, też bym mógł sobie skrócić, ale tam był wyjazd, więc my tam nie pojedziemy. Ja pierdolę, kierowcy są jacyś powaleni tutaj. No nic, może nie respektują kierowców. No, więc komputer raczej chodzi tak jak zwyczajny, normalny komputer stacjonarny. Nie ma tutaj jakiegoś cichszego działania. Zobaczymy, jak będzie w przypadku, gdy włączymy jakieś bardzo wymagające gry. Forza Horizon 5 nie jest problemem dla tego komputera, ponieważ ma dobrą optymalizację. Ale co się stanie, jeśli naszpikujemy jakąś grę modami graficznymi, często kiepsko zoptymalizowanymi pod wydajność? Jak wtedy poradzi sobie ten zestaw? Assetto Corsa to gra, do której możesz władować wszystko, sprawiając, że grafika będzie przepiękna, a także piekielnie wymagająca sprzętowo. To właśnie ten moment, gdzie mój poprzedni komputer się poddawał, generując zawrotne 15 FPS-ów na mapie Shuto o zachodzie słońca. Jestem ciekaw, czy będę mógł komfortowo jeździć teraz przy wyższej rozdzielczości, ciesząc się fotorealistyczną grafiką. Tak, tutaj widać, że komputer faktycznie działa. Wszystkie te niekompatybilne ze sobą modyfikacje, zerowa optymalizacja. W sumie przychodzi mi do głowy jeszcze jedna gra, w której miałem spore problemy z płynnością. Jest nią Star Citizen, czyli wieczna beta czegoś, co ma być mokrym snem każdego fana fantastyki naukowej i podróżach kosmicznych. Niestety sama gra ma to do siebie, że nieważne jaki masz komputer, to zawsze będzie się zacinać. Zwyczajnie taki jest jej urok i nic na to nie poradzimy. Komputer od nowości działa na systemie Windows 11, jest to ładniejsza wersja Windows 10 i bardzo dobrze działa. Zaskoczony jestem szybkością ładowania wszystkiego, czy to gier, czy to programów w systemie. Mimo że w poprzednim komputerze też miałem dysk SSD M2, to tutaj szybkość działania jest odczuwalnie wyższa. Możliwe, że szybsze pamięci RAM robią tutaj dużo roboty.
roboty. To są kurwa tacy pieniądze. Na stronie sklepu X.com znajdziecie dokładne opisy każdego z gamerów, jak i szereg testów w różnych grach. Sam sprawdziłem maksymalne ustawienia dla Cyberpunk 2077 i ilość FPS zgadzała się lub była wyższa niż w opisie komputera. Szereg zadowolonych z zakupu komentarzy świadczą o wyjątkowo dobrze skrojonym sprzęcie, który powinien zadowolić wymagania oraz kieszeń każdego gracza. Mi podobają się temperatury pracy przy potwornie zasobożernych momentach w grach. Mój zestaw ma chłodzenie cieczą, które cichutko pracuje, nie wchodząc na wysokie obroty przy obciążeniu, co jest bardzo miłe. Więcej testów zostawimy sobie na następne odcinki. Będę Was odsyłał do tego filmu za każdym razem, gdy będziecie się zastanawiać, na jakim komputerze gram. W następnym wideo porównamy sobie grafikę w Forza Horizon 5 Xbox kontra PC, bo okazuje się, że są ogromne różnice w grafice w tej samej grze, uwierzycie w to? Dzięki Wam, że byliście na tym odcinku, mam nadzieję, że Wam się spodobał, miło spędziliście czas. Dajcie znać, co myślicie o zestawach gamer od X.comu. Trzymajcie się, na razie, cześć.